Stowarzyszenie Ruch dla Grudziądza otworzyło punkt bezpłatnych porad dla mieszkańców w siedzibie biura posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego przy ulicy Sienkiewicza 22. Powstał taki punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy Grudziądza mogą zwrócić się z różnymi problemami prawnymi. Tak, to prawda. Stowarzyszenie Ruch dla Grudziądza zorganizowało takie miejsce, punkt czy biuro, w którym mieszkańcy Grudziądza będą mogli otrzymać pomoc prawną, będą mogli otrzymać poradę prawną z problemami, zwracać się z problemami, które ich dotyczą, które mają. To stowarzyszenie ten punkt zorganizowało od marca. Zawsze, w każdy drugi piątek miesiąca, od godziny 17 do godziny 19 zapraszamy mieszkańców Grudziądza z problemami, które chcieliby skonsultować z prawnikiem. Punkt tworzony jest z myślą o osobach, które czują się pokrzywdzone i chciałyby zasięgnąć porady. Przedmiotem spotkań są ogólne problemy prawne, z jakimi można się zwracać do radnych i do prawnika, który urzędować będzie w każdy drugi piątek miesiąca w godzinach od 17 do 19. To są różnego rodzaju problemy. Już po pierwszych jakby spotkaniach z mieszkańcami wiem, że to są problemy dotyczące ich problemów rodzinnych, to są problemy dotyczące ich spraw pracowniczych, to są również problemy mieszkaniowe z zakresu prawa lokalowego. To są rzeczy, z którymi do tej pory mieszkańcy się tutaj zgłaszali. Natomiast zapraszamy z problemami, które mieszkańcy chcieliby skonsultować z prawnikiem. Zapraszam. Dyżur pełnić będą również członkowie Ruchu dla Grudziądza, były prezydent miasta Grudziądza Andrzej Wiśniewski oraz radny miejski Krzysztof Kosiński. Będą udzielali oni porad i pomocy z zakresu spraw samorządu lokalnego i spraw mieszkańców. Na spotkania samorządowcy zapraszają w każdy poniedziałek w godzinach od 15.30 do 17.00 i czwartek od godziny 9.00.